Cześć, siema, witajcie. Tutaj Dekryst i dzisiaj powiem odrobinę szerzej na temat przestrzeni wymiany oraz pokażę, jak taką utworzyć w systemach Linux. Przedstawię przykłady nagrywając obraz z VirtualBoxa, ale wszystkie procesy wykonuje się w identyczny sposób na maszynach fizycznych. Swap to wydzielone miejsce na dysku, które w określonych przypadkach służy do przechowywania danych z pamięci RAM. Przykładem takiej sytuacji jest hibernacja. System może też umieszczać tam dane z procesów o niższym priorytecie. Według Wiki Manjaro swap jest wymagany zawsze, chyba że posiadacie serwer z terabajtem RAMu i nie używacie aplikacji alokujących w pamięci wirtualnej. Jeszcze jedną kwestią jest rozmiar przestrzeni wymiany. Stara zasada głosi, że swap powinien być dwa razy większy od dostępnej pamięci RAM, ale jest to trochę nieaktualne i w praktyce zależy od konkretnego przypadku. W starszych sprzętach jednak dobrze mieć przynajmniej równą rozmiarem przestrzeni wymiany co pamięć RAM. W systemach Linux istnieją trzy możliwości przechowywania swapu. Może to być specjalna partycja, plik o stałym rozmiarze lub pliki automatycznie zarządzane przez system. Partycja powinna zostać utworzona przy instalacji systemu na początku dysku, co ma znaczenie w nośnikach HDD, ale w przypadku gdy tego nie zrobiliście, a z jakiegoś powodu zależy Wam na partycji, można zmniejszyć istniejącą, z tym, że jeżeli jest to partycja systemowa, to należy do tego użyć osobnego narzędzia. Najprostszym sposobem będzie pobranie obrazu Gparted, wypalenie tego obrazu na nośniku i zabutowanie. A następnie użycie opcji zmienię rozmiar przenieś. W zależności od rozmiaru i szybkości dysku może to chwilę potrwać. Posiadanie osobnej partycji dla swapu może być przydatne np. gdy używacie dwóch lub więcej systemów i chcecie mieć wspólną wymianę, ale tylko pod warunkiem, że nie korzystacie z hibernacji. Będąc już w systemie uruchamiam emulator terminala i wchodzę na konto roota. Poleceniem fdisk wyświetlam listę widzianych dysków, a następnie uruchamiam cfdisk. Tworzę nową partycję podstawową. Zmieniam jej rozmiar na 82 swap. Zapisuję zmiany. Potwierdzam. I wychodzę. Sprawdzam, czy działa. Tworzę przestrzeń wymiany poleceniem mkswap. Oraz aktywuję wpisując swap on nazwę partycji. W hotopie widać 2 GB SWP, co świadczy o tym, że się udało. Wydając polecenie swap on bez podawania żadnego argumentu, wyświetlam listę aktywnych swapów. Pozostało już tylko zamontować partycję, dodając wpis do pliku fstab. Plik wymiany jest bardziej elastycznym rozwiązaniem niż partycja, bo łatwiej i szybciej usunąć plik, a następnie zmienić jego rozmiar niż partycjonować dysk. Ponadto można łączyć oba rozwiązania i w ten sposób otrzymać obszerniejszą wymianę. Statyczny plik już tworzyłem w filmie o podstawowej konfiguracji Archa, ale nie powiedziałem wtedy, że plik ten może znajdować się na innej partycji czy nawet dysku i można go dowolnie nazwać. Aby to pokazać, przygotowałem dysk o pojemności 8 GB i sformatowałem go na system plików FAT32. Montuję go do katalogu MediaDisk. Tworzę plik o nazwie SWP i wielkości 3 GB. Oraz ustawiam go jako swap. I zmieniam do niego uprawnienia. Aktywuję go poleceniem swap on.
HATOP wyświetla teraz 5 GB SWP, ponieważ ciągle jest aktywna partycja wymiany. Można to wyświetlić bez podawania argumentu dla swapon. Widać tutaj kolumnę PRIO, co jest skrótem od priorytetu, gdzie wyższa liczba oznacza wyższy priorytet. Można ręcznie ustawić tę wartość przy włączaniu swapa, więc teraz go wyłączę i włączę jeszcze raz przełącznikiem P. Ta opcja może się przydać, kiedy dla danego systemu chcecie dodać więcej wymiany bez ponownego partycjonowania dysku. Plik ten jest montowany standardowo w pliku fstab, z tym, że wyżej musi zostać zamontowany dysk, na którym się on znajduje. Do ustawienia priorytetu należy w sekcji opcje dopisać PRI równa się wartość. Automatyczny swap zajmuje teoretycznie najmniej miejsca na dysku w trakcie normalnego użytkowania, ale nie pozwala na korzystanie z hibernacji i używa mocy procesora. Działa to na zasadzie dodawania kolejnych plików, więc używałbym tego tylko i wyłącznie na dyskach SSD. Aby móc uruchomić dynamiczną przestrzeń wymiany, należy pozbyć się obecnej. Wyłączam aktywne swapy polecenia swapów. Sprawdzam, czy działa. I komentuję wpisy w pliku fstab. Teraz usuwam plik i partycję. Instaluję skrypt systemd-swap. Oraz edytuję plik konfiguracyjny. Zmieniam wartość Z swap enabled na 0, a swap FC enabled na 1. Ustawiam wielkość pojedynczego pliku na 128 MB, a limit plików na 32, co w praktyce da maksymalnie 4 GB przestrzeni wymiany. Min count to początkowa ilość plików, więc pozostawienie tutaj zera poskutkuje tym, że swap nie utworzy się, jeśli nie będzie potrzebny. Ta opcja określa priorytet pierwszego pliku, gdyż każdy następny dostanie wartość o 1 niższą od poprzedniego. Jeżeli przy uruchamianiu pojawi się ostrzeżenie swap FC ENO SCP, trzeba będzie jeszcze zmienić wartość swap FC force preallocated na 1. Zapisuję zmiany, wychodzę z pliku i uruchamiam demo na systemd-swap. Pozostało uruchomić ponownie komputer. Zmniejszyłem ilość RAMu w maszynie, by móc łatwiej zmusić system do tworzenia nowych plików. Początkowe użycie wynosi 0 na 0, ponieważ nie został jeszcze utworzony żaden plik. Uruchomię przeglądarkę, aby zająć trochę pamięci
i jak widać został utworzony pierwszy plik. O priorytecie 33. Otworzę kilka filmów w osobnych kartach, co spowoduje zajęcie większej ilości pamięci i jeżeli wszystko działa, powinny utworzyć się kolejne pliki. Jako że kilku aspektów nie poruszyłem w tym materiale, zachęcam do poczytania i samodzielnego zgłębienia tematu. Przydatne linki zostawiam w opisie. Na razie, cześć!